Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się, no chyba po najbardziej nerwowym meczu, no nie chcę powiedzieć w historii, ale na pewno w tym sezonie. Górnik Zabrze przegrał z Legią Warszawa 0-1. Wynik na Śląsku to porażka Górnika, natomiast przejdźmy od razu do konkretów. Wydaje mi się, że no mecz absolutnie nie był pod dyktandem sędziego. Bartosz Frankowski nie potrafił zapanować nad emocjami i nad piłkarzami. No gdzieś tam nieprzypadkowo pojawiały się te głosy, że w końcu Frankowski otrzymał w cudzysłowie mecz Legii po półtora rocznej przerwie. Pamiętamy zdarzenia z sezonu 2021, kiedy to również po meczu Górnik Legia Dariusz Mioduski no wprost mówił, że wynik został wypaczony, a głównym winowajcą tej porażki wówczas Legii była osoba sędziego. Dzisiaj Frankowski absolutnie sobie z tym nie radził. Wiadomo, nie chce zwalać wszystkiego na sędziego, ale widać to było no, po pewnych zachowaniach. Abstrahuję już od tej sytuacji absurdalnej w mojej opinii, kiedy to Augustyniak zostaje trafiony ręką przez Van der Hurka i tylko żółta kartka dla zmiennika piłkarzy Górnika Zabrze. Duże też słowa uznania i w ogóle klasa Augustyniaka, że potrafił kontynuować ten mecz bez dwóch przednich jedynek, no bo jest to coś po pierwsze surrealistycznego, a po drugie godnego podziwu, bo większość piłkarzy gdzieś tam zrezygnowałaby z takiego spotkania. Przejdźmy do rzeczy. Legia chciała grać piłkę, albo inaczej próbowała grać w piłkę, bo no rzeczywiście gra gości do pewnego momentu imponowała. Szybkie, składne akcje, ciekawe ataki. Kilka razy Górnik został złapany na kontrze. Tam wiadomo, starcia, ostre, bezprecedensowe zajścia. Czasami Frankowski musiał interweniować pokazując żółty kartonik, ale generalnie mam wrażenie, że po prostu nie panował nad tymi zawodami. Górnik również przycisnął, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy już gonił ten wynik. Natomiast umówmy się, Legia potrafi irytować rywali, jest w tym mistrzem Polski. Natomiast mam wrażenie, że i tak wszystkie jakieś sytuacje ciekawe z tego meczu były po prostu automatycznie gaszone. Nie chcę zwalać wszystkiego na sędziego, natomiast bardzo dużo chaosu, bardzo dużo przerywanej gry, szarpanej gry, jakichś dziwnych sytuacji i oczywiście absolutnie dobra decyzja, jeśli mówimy o kartce dla Josue, tej drugiej żółtej, kiedy Portugalczyk próbował wymusić rzut wolny i za próbę symulacji otrzymał czerwoną kartkę, natomiast później mieliśmy wejście Carlitosa, który natychmiast zszedł z uwagi na uraz. Naprawdę ten mecz miał bardzo dużo takich ciekawych, abstrakcyjnych historii, na które się nałożyło to wszystko. W efekcie mamy zwycięstwo Legii Warszawa, wynik to 1-0. Tak prezentuje się natomiast tabela po tym meczu. Jak widzimy, Legia wiceliderem cały czas napiera Raków, 46 punktów. Górnik natomiast 25 oczek po tej całkiem obiecującej wygranej w Mielcu. Chociaż ja sam wspominałem, że Górnik nie pokazał wielkiego futbolu, natomiast liczą się punkty. Dzisiaj porażka podopiecznych Bartosza Gaula, którzy to próbowali w piłkę grać. Natomiast no, anturaż tego meczu, klimat, atmosfera, naprawdę no gdzieś tam historia no, nie pozwalała za bardzo grać w piłkę. Fantastyczne zawody, jeżeli można tak to określić, na trybunach, bo naprawdę imponujący doping. Ponad 23 tysiące fanów, obyło się bez fanów Legii, gdyż no, sektor gości zamknięty z uwagi na remont tej czwartej trybuny. Pewnie gdyby byli kibice gości, no jeszcze bardziej w tym kotle byłoby gorąco. No szkoda, wyobrażam sobie, co by tam się działo. Tak to wyglądało moim okiem, najbardziej dziwne, pokręcone i mówiąc wprost popieprzone spotkanie w tym sezonie. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.